pogrzeb, ostatnia, 19 żona naszego altatu. Kabala, kabala, kabala. Będzie się odbywał 15:11. Kabala, 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 kabala. 15:11 na Wyżyna. Kabala, kabala. My ruszać niedługo, chcemy się ścięcić, kręcić, przyjść. Kabala, kabala. Dziękujemy bardzo. Hello, hello, hello. Kim jest ten człowiek? Jest to mój ojciec, szacowny władca. Człowiek dotknięty wielką tragedią, albowiem matka moja i żona! Almama, 19 żona, zmarła wczoraj, dając mu 6 dzieci. Czwórka zdała dorosnąć do wieku dorosłego. Pogrzeb odbędzie się w przeciągu. W przeciągu najbliższych 10 minut, kiedy to wodzowie z zaprzyjaźnionego klanu Al Chilau przybędą. A w tym moment muszę prosić tam kuskus, kawa. No, właśnie rusza kondukt żałobny. Ażeby zgodnie z pradawnym zwyczajem Aflaru pochować matkę i żonę w poświęconej ziemi. Matko nasza! A tutaj zmarła nieboszczka. Zgodnie z tradycją ciało musi zostać skremowane oraz pochowane w przeciągu 24 godzin od zgonu. Mój ojciec, El Tata, witam ciebie w tej tragicznej godzinie. Salam alejkum. Moje kondolencje. Niestety... Al-Mama! Zmarła nieboszczka. Niestety nie możemy was przepuścić za rzekę. Nie możemy uczynić z tego miejsca nic tam waszych pielgrzymek. Nie na razie. Awaj. Mówiłem, ale dlaczego? Przecież Afgarak jest jeden, na pokój ma być między naszymi. Uczyni wszystko, by tam wejść! Broń odłożę! Przeszukajcie nas wszystkich! Może lepiej nie wszystkich. Jak po waszemu być ta Wyżyna? Nichuja. Nie, nichuja. Nichuja, wielki bohater. Potomek, ja być prawdziwy potomek nichuja. Pra, dziad. Chciałbym waszym dzielnym wojskom podarować tę oto wielbłąd, żebyście mieli wielbłąd, którym możecie jeździć i pilnować porządku w wolnym Afgaraku, jedynym wolnym Afgaraku. Ponieważ tamten Afgarak nie jest wolny, to jest zły Afgarak, tam być kozojebcy mu się wbijać. My tutaj dać wymiana handlowa dla was wielbłąd. My móc chodzić na Wyżynę Rasztaw, pochować nasza małżonka i wybudować most celem podróżowania. Za spokój duszy małżonki. Na czas żałoby zawieźmy. Zmarło nieboszczko. Zawieźmy handel. Nie ma na czas żałoby handlu. Nie ma. Czy w takim razie możemy podczas żałoby pochować naszą 19 małżonkę? Pochowamy, gdy skończy się żałoba. Ty wprowadzasz jaki nie afgarska zwyczaj. My 24 godziny żałować. Ja się popiół wysmarować. To być obraza. Nasz kraj, aby nie jeden twoja matka pochować. Cały świat na was patrzy. Spójrzcie. Polacy jak traktują Afgarczyków. Hańba. To nie ludzie. To wilcy. Niestety nie możemy teraz... Z powodu niemożności przeprowadzenia pochówku klan sąsiadujący z bazą polską doszedł do wniosku, że wprowadzi embargo dla ich bazy mięsa. Z tym, że mięso jest tutaj również liczone jako ludzie pochodzenia polskiego, więc nie wolno inaczej chodzić ani wychodzić z bazy polskiej. Zmarło nieboszczko.
Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Idziemy chować matkę. Dzina, a Dulhuras. Co to? Dulharas. Dulharas. Nie rozstaw, tylko czcigodny ojciec. Siłą to nie... Polotem jest... Przepraszam, pachnący. Żony naszego Boga, matkę gonią, zapłaci na tym lotu. Gdzie go dotykają, zobacz. Cały meczet się będzie śmiał z ciebie. Podczas gdy w bazie polskiej trwa obrząd pochowania ciała matki i 19 żony przywódcy plemienia. Znaczna część tego plemienia okrążyła bazę i poszła zbrojnie w tamtym kierunku. Ciekawe, czy ma to tylko na celu ochronę okolicznego terytorium, czy też jest to dywersyjna akcja. Kajdankami i są nierozpinani, dopóki nie skonsumują małżeństwa. Nie zasłaniać! Nie zasłaniać!